kolejnym etapem po przechwytach na chwytotablicy jest doprowadzenie przed ranią do lekkiego takiego zbułowania, do lekkiego zmęczenia. Też nie zrobimy tego z wisami, ale przechwytami. Jeżeli macie możliwość, to może drabina, jakąś w domu, w garażu każdy znajdzie, żeby przed takim treningiem na chwytotablicy to zrobić. Ja sobie skonstruowałem pseudokampus i też jeszcze, też w zależności od waszej siły oczywiście, ale jeszcze z podparciem nóg, mnóstwo przechwytów, jeden po drugim, tak aby w ten sposób nie obciążając specjalnie tych troczków palców. Tak więc na dużych chwytach, może być ze ściskiem, z licznymi odpoczynkami, dużo przechwytów, aż do lekkiego zbułowania przed ramion. Ja mam nogi podparte jeszcze tutaj pod kampusem, nie mam tej przestrzeni pod, ale przez to, że kampus jest odchylony, to obciążenie już jest wystarczające. Ciężko, nie przechodźcie na mniejsze chwyty. Jeżeli jesteście na drabinie, zmieniajcie tylko co jeszcze wytłumaczę. Żeby przed ramiona jak najbardziej się zmęczyły, a palce nie ucierpiały.